to jebut otwieram ten i szukam Springfielda w tym. Dobra, zajmie ci to całą turę. I, ale to już znajduję... Czekaj. Ja przecież zostawiłem Syda. Mówisz w Amwim. Pamiętam, że ładnie go schowałem w bagażniku. Tak. Jak wtedy, zaraz po tym, jak podczas poprzedniej sesji żeśmy tam tych nazioli złatwili. Otwarcie bagażnika i chwycenie broni. Tak czy siak co móc zajmuje. Dobra. I ja tam jest kilka pocisków, więc jeden pocisk przynajmniej. No, ja pamiętam, że chyba to zapisywałem gdzieś. Chyba zapisz. A ty ale... Patrzę, nie zapisywałem, ale tam były pociski na bank. Ile? Kurde, pełen magazynek, może z dwa magazynki były? Chyba z dwa. No zapisujcie takie rzeczy na przyszłość. Dobra, spoko, po prostu. Dobrze, więc... Po Johnie jest kolej Waltera. Walter ile przebiegł? Walter przebiegł w tym momencie tyle... 6 metrów nie otworiata, czyli 6 metrów przebiegłeś. Aha. Nadal nie mogę do niego strzelić. No nie. I jak dojdziecie do 400 metrów... Dobrze, jesteś na 12 metrach. Teraz będziesz. I od nowa. Damen. Biegnę. Biegniesz, dobrze. Tylko troszeczkę wolniej, żeby się nie męczyć bardzo. Troszeczkę wolniej przy snajperze, dobrze. Więc tak, ty jesteś na 6... Furiat jest już teraz na 24, on biegnie dalej. I teraz snajper. Snajper przeładował. I strzela ponownie w Furiata. Nie traf. Dwoma nabojami. I trafił piąteczkę. Zobaczymy, co Furiat dostał tym razem. Gdzie to jest? W lewą rękę. I po prostu rypnął na ziemi. Krytyczna weszła. Taki chuj. Więc... Widzicie, jak Furiat biegnąc upada na ziemię. 2 metry od kamienia, za którym postanowił się schować. Tu jest jakiś kamień? Tak, on do niego biegł. Aha. Przed... Oto? To jest wieża ciśnień. To jest wieża ciśnień. Aha. A my byliśmy tu. O. Teraz po Furiacie, po snajperze jest John. Co robisz? Ja? Tak. No, ja prosto kładę się na ziemię, czyli 0 segmentów, bo już mam tego Springfielda w ręku, prawda? Mhm. Czołgam się lekko tak pod auto, żeby tak być... żeby tak gdzieś, żeby mógł mieć strzelać, ale żeby nie był za bardzo widoczny. Dobra. To jest 0. Czy to jest jeden segment? No, jeden segment, lecisz dalej. I odbezpieczam broń. Jeden. I... No, zostawiam ten segment. A, i jakoś ustanawiam ten układ broń w jakimś wygodnym miejscu, żeby była bez... No, żeby dobrze było celować mi. I to będzie wszystko. Dobrze. Walter. Walter szturmuje do tego kamienia, za którym jest Furiat. Dobra. Biegniesz. Troszkę za dużo to Humvee narysowałem. Troszkę? Na roll 20 ono ma z 15 stóp. A, no tak, bo można odmierzyć. Dobra, potem go się weźmie. Więc tak. Nie dmuchać mi. Nie gwisz. Przepraszam. Lecimy kolejno. Damen. Widzisz, jak Furiat upada i jak w tym momencie dopada do niego Walter, a przynajmniej w miejsce, gdzie Furiat próbował dobiec. Jesteś około 6 metrów od nich. No ja chcę... czy dobrze zrozumiałem, Furiat jest już za tym kamieniem, czy nie? Nie. Kilka metrów przed. No to ja chcę... Podbiegam do Furiata, próbuję go podciągnąć pod ten. Ale wiesz, że to ci zajmie wszystko, chociaż on przebiegł. Dobra. Udaje ci się to. Uratowałem czyjeś życie. To jest krytyczna, musisz go opatrzyć, jeżeli chcesz go uratować. Ojej. Dobra, więc Damen już wykonał swój ten. Furiat leży i kwiczy. Więc snajper znów. Bas nie może wcelować, więc nic nie robi. I John. Czyli przycelowanie. Mhm. I oddaję jeden strzał. Dobra. Wy snajpera. To jest tak. 500 metrów, więc masz utrudnień 100%. Mhm. Ile masz z ran? 45 i 10. 155. Plus to, że nie masz na nie takiego mocnego oparcia, damy ci 30. 175. Dobra. Pójdę ci na rękę i z mistrzowskiego zmienię ci na fartowny. Czyli jak trafię jednaczkę albo dwójeczkę, to trafię. O kurde. Ej, słuchaj, ale jeżeli trafi się? No. Jeżeli trafisz jedynkę, to on leży na miejscu. Głupi się złudził. Cóż, dwa strzały poszły od ciebie. Szóstka, no ale ja na dwójce dopiero zdam. Nie trafiłeś, niestety. A poczekaj, czekaj, bo jaka broń? Springfield. To jest karabin? Wyborowy. No ale tak, to karabin. Karabin. To ja mam 4 w karabinach. No to odejmij. I... No to piluj sobie karty i trafiłeś w takim razie. Ale na 6, czyli na 6 trafiłeś go w... Popatrzmy. W lewą rękę i zobaczymy, czy zda odporność na ból. Ej, do kok. Cóż, niestety nie zdał. Więc w tym momencie typek ma 60% utrudnień. Więc jeszcze gorzej dla niego. Brawo, John. I Walter, co robisz? Walter za kamieniem, no, obok leży krwawiący furiat oraz Damen. Jeżeli spieprzy test na leczenie... On umiera. Aha. Kurde. Jeżeli spieprzysz, to on umiera. A, no i tak nie mam zresztą... O kurde, nie mam żadnych opatrunków. Może być koszula. No tak, ale jeżeli to spieprzę, ja w sumie niczego nie mam. Ja mam sprytu. Ile ja w ogóle mam sprytu? Sprytu mam... 10? Ojej. Mam 12. Nie, to nie tykajcie go. Nie mam zamiaru go tykać, bo... On pożyje ile dwie tury. Dwie tury mu zostały. Rundy, sorry, dwie rundy. To nie, każcie mu przycisnąć tą ranę. Nie wykrwawił. Jedna runda więcej będzie. No, staramy się cokolwiek, nie wiem, nie opatrzeć go, ale właśnie, żeby dociskał to ranę, żeby się tak nie tryskała krew na lewo i prawo. Czyli próbujesz go tam troszkę przyratować, tak? Tak. Dobra... Jak daleko z tego Kamora jest do wieży? 400... Czekaj, przebiegliście 26... 24 metry przebiegliście. Czyli 474. Aha, czyli nadal nie mogę strzelać. No niestety. Kurde. Więc tak, w Furiatowie kupiłeś jeszcze jedną rundę. Tym, że przyciskasz to. A mogę jeszcze, może mogę się zacząć pruć do Johna, żeby tu przybiegł, bo nam fura tak spada? Tak, starczy ci na to. No to pruje się. John, słyszysz, jak się po ciebie prują. No ja tak... Nie ruszam się spod tego Humvee. Ja się nie ruszam spod tego Humvee, żeby mnie nie zauważył snajper. Okej, więc lecimy znów. Kolejna tura. Damen. No nic nie mogę zrobić, oddaję inicjatywę. Czyli chowasz sobie, okej. Lecimy dalej. Furiat leży. Znów snajper. Jesteście ukryci prawie cali. Okej. Plus 60. Nie ma snajper co zrobić. Wystaje tylko łeb, ręka i gnat. Nie wystaje wam nic chyba. Sorry, snajper nie trafił w żadnego z was. Jedynie Kostkowi wystaje łeb, ręka i gnat. Łeb, ręka i... Ale jak ja siedzę pod autem? Jeżeli to jest taki... Spójrz wyżej, Kostek. Na ten obrazek taki z boku. No. Dobra, masz farta. Nie może w ciebie trafić. Więc strzela w oponę. Tak, nie pokażę mu fakawca. 6. Zobaczymy. Trafił. I tak mam zapasową. Zostały mu jeszcze dwa segmenty. Celuję w drugą. Urąbię mu jaja. I został mu jeszcze jeden segment. Strzela znów tę oponę. Trafił, pięknie. I to na jedynce, więc trafił w jakąś tam część i zauważasz, że koło... No, było przerzewiałem w tamtym miejscu i wisi na włosku, że tak powiem. Jak na... A ci wiesz... To jedynie może flag być taki, którego nie załatamy już. Dobra, niech ci będzie, Kostek. Flag nie, nie do załatania flag. Jednak... No. Dobra, lecimy dalej. Po snajperze jest John. Czyli tak, ja... No co, przycelowuję. Oddaję strzał. Okej, dajesz. Oddaję oddaję dwa strzały właściwie. To rzuć najpierw 2d20, a potem 1d20. Dobra. Auć. 16 wybierasz, rozumiem? No tak. Springfield się zacina na 19-20 tylko, czy... 18? Bo jeżeli na 16, to i tak się zacina, zaraz sprawdzimy. Springfield. Nie mam chyba otworzoną stronę ze Springfieldem. Poczekaj, SKS, Akash... Springfield jest. Niezawodny, nie zacina się, feralny rzut na zacięcie, masz farta. Jest. Więc teraz jeszcze 1d23 trafisz tym ostatnim strzałem. Niestety. Ale ja tam przelatuję koło niego te strzały, koło snajpera. Nie jesteś w stanie tego stwierdzić. Dobra, Kostek, ile wystrzeliłeś już na boje ze Springfielda? 3. 3. Czyli zostały ci jeszcze chyba 2 w magazynku, tak? No tak mi się zdaje. Dobrze, po Johnie jest z kolei Waltera. Kurde. Ja nie mogę nic zrobić. Nic z Furiatem już raczej nic nie zrobię. Furiat leży kwicie, no... A jak razem próbowali go uratować, to będziemy... Damen, ile masz w sprycie? 12. No to ty masz więcej, więc w sumie... Ale jakby razem chcieli. No. Jeżeli będziesz mu tam jakoś pomagał, to zobaczymy. Na krytyczną jest problematyczny pierwszej pomocy. Wiesz, my pierwszej pomocy akurat nic nie mamy. Normalnie robi się ciężki w takim wypadku, sorry, trudny. Oczywiście ja nie mam. Jako, że on ci pomaga, problematyczny. Dobra, czyli jeżeli nic nie zrobimy, to oni tak umrze. Dawaj. Nie, a to przypadkiem nie, właśnie to Damen, bo ja mam mniej. Chodzi mi o to, że ja to Damenowi zaproponowałem. No nie, zaproponował ci to. To co, no to... Damen ma po mnie turę, czy... Tak, zaraz po tobie. Dobra, ale ja mam jeszcze ten. Segmenty 3. A, bo nie wykorzystałeś. Tak. A tak gdzieś jak twoja tura. Nie wziął ten. Po Walterze jest Damen. No to... Ja zostaję i mu pomagam. Dawaj, dawaj. Jest! 2 razy nacisnąłem przez przypadek, ale pierwszy się liczy. Tak. Dobra. Będzie tutaj leżał ustabilizowany, ale nie możecie go ruszać z miejsca, bo inaczej zginie. No dobra. Dobrze. Więc... Damen wykorzystał to na swój test, wszystko. Furiat leży i kwiczy. Snajper. Oddaje... kolejny strzał. Tym razem w oponę, którą przebył wcześniej. Mu się broń zacięła. I takiego pakatu. I zobaczymy jak bardzo. Ty tego nie wiesz. No wiem. Zacięła mu się tak... Nie postrzela już z tego w tej walce. Parta. Więc co... szturmujecie, rozumiem? Nie, ja zostaję... Snajper zniknął z okolic barierki. Musiał wejść do środka. To ja leżę. Jak krzyczę do chłopaków... Snajper zniknął! Ale ich tam może być więcej! Dobra. Parcie jakieś. Dobra, niech każdy rzuci się na wypatrywanie. Dobra. Bez kary w segmentach żadnych. 20. John, zauważasz, że cała wieża, teraz dopiero to dostrzegłeś, jest pełna głów. Są to napijane na palach przed wejściem, wiszą na prętach wbitych w ścianę i są też na samej górze. A nad wejściem jest narysowane są kły, z których skapuje krew sprayem i podpis Wład Palownik. Wład co? Palownik. Wlad sobie w Google, jeżeli chcesz. No sobie wpiszę. To taki koleś. Bojar? Nie, nie Bojar, tylko ten. O. Więc tak, po snajperze jest kolej Johna. Dobra. Nie widzę nikogo. Czyli po tym jak patrzyłem się na to wszystko, to nie zauważyłem żadnych ludzi. Możesz rzucić na wypatrywanie, jeżeli chcesz. A to ile zajmie? Musisz na to minimum 2 kostki przeznaczyć. A to jest jeden segment, czy dwa? Dwa. Dobra. To będzie idiotyczne. Biorę akacza, znaczy biorę Springfielda. Mhm. I biegnę do nich. Biegniesz. Dobra, powstanie jeden segment i bieg 12 metrów. Jesteś 6 metrów od nich. I biegnę zygzakiem. Nie, dobra, sorry, biegnę prosto, 12 prosto metrów od nich jesteś. 12? 12. Dobra. Dobrze. Więc widzicie, że John do was biegnie, a teraz Walter. No dobra, no to my czekamy na niego. Biedna dobra. Ria. Więc Damen. John jeszcze nie dobiegł. Znaczy, sorry, John próbuję jakiś nawiązać kontakt z tym. Jak on był? Z Furiatem. Słyszysz mnie? No w głowę nie dostał. Słyszę cię, skurwysynu. Milej, bo ja tu cię uratowałem. A ja mu pomagałem. Dokładnie. Może... Co za biegi z nich są? To jakie biegi? O co ty mnie oskarżasz? Ej, słuchaj... W tym momencie dobiegł z John. Inicjatywa teraz już nie ma znaczenia, bo snajper się schował. Dobra, to ja tak patrzcie się co się dzieje, a nie! Widzieliście jak ten budynek jest obwieszony głowami? I tak od razu wiesz, przygotowuję się do pomocy temu, Furiatowi. Leczyłeś dzisiaj Futu? Ale pierwszą pomoc mogę wykonać. Ale leczyłeś ją? Futu, leczyłem cię dzisiaj? Chyba tak. Chyba, czekaj, to nie, po wyskoku ją chyba leczyłem. Leczył mnie dzisiaj. Tam. Okej. Okay. To mogę tylko pierwszy pomóc. Jutro będziesz w stanie chodzić jak coś. To mogę tylko pierwszą pomoc udzielić Furiatowi? Pierwszą pomoc już otrzymał, leczenie ran Kostek. Aha, czyli leczenie ran to będzie jaki poziom? Problematyczny. Nie masz łapy, więc robi się trudny, chyba że ci pomogą. Pomagamy mu. No to dobra, problematyczny. Spokojnie nad odjęciem 3T. Dobra, opatrzyłeś go, jednak lepiej by było, gdybyście przyciągnęli go do samochodu. Ale już teraz już możemy nim go normalnie wziąć i... Ja? Jeżeli coś mówiłeś, że go ruszymy, to go zatłuczymy. Teraz normalnie. A, dobra. No to panowie... Sugeruję taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót, ale co my dalej zrobimy? No, w tą stronę wchodzimy na teren Włada Palownika, a coś nie czuję, żeby on chciał widzieć gości u siebie. Chłopie, odzywa się Furiat. Gdyby ich było więcej, już by grad kulna nas leciał, a tak to co? Jeden typek z megafonem i drugi ze snajperką, który właśnie się schował. Wiesz, dobrze... A was jest 3. Znaczy, no ja pokazuję, ja tylko z jednym obrzydnym jestem i 2 pestki, więc wiesz. Wiesz, ja akurat mam w kała... Czy na razie i tak musimy odnieść Furiata, mówię, wskazując na niego.